Jedziemy do miejsca, które odwiedzaliśmy już wielokrotnie. Jest to dach tego oto centrum handlowego. Misja Ukroteza, rozwałki, paczki, takie tam unikalne skoki, z tego co również sobie przypominam. Chcę wjechać na górę. Tutaj jest podjazd. Jedziemy na dach, ponieważ tutaj znajduje się wyzwanie, które, jak pamiętam, potrafi napytać nieco biedy, szczerze powiedziawszy. Aby to wyzwanie rozpocząć, musimy sobie wsiąść do tego bodajże samochodu. Tak jest. Szalony slalom. Musimy zaliczyć wszystkie 5 punktów kontrolnych bez przewracania ani jednego pachołka. I jestem w tym do kitu, jak mam być szczery. A więc zobaczymy, jak to pójdzie. Najpierw zbiorę te dwa, ponieważ są w małym odstępie. A z tego co pamiętam, za każdy zebrany dostajemy troszkę czasu. Dobra. Tu mamy następny. Wycofuję. Potrąciłem prawie ten jeden, ale udało się. Ostrożnie, ostrożnie. Nie będę musiał żadnych slalomów tutaj robić, po prostu do tego podjadę, zaliczę to i wycofuję. Żadna wielka filozofia. I tutaj będzie ostatni. Okej. Okay. Pamiętam, że to było cięższe. Może bardziej robiłem to na chama, dlatego mi się wydawało, że to było cięższe. To było banalne! Po prostu musiałem podjechać tak powolutku, powolutku, powolutku i wszystko poszło jak trzeba. To był najlepszy sposób na zjechanie, na jaki wpadłem. Więc teraz muszę znaleźć sobie kolejny pojazd. 200 dolarów. Więcej niż za tamte misje, co jest mile widziane. O, tutaj będzie motorek. No dobrze, więc jedziemy do następnego zadania. Serio, to zadanie okazało się być tak proste, że aż mi trochę wstyd za to, że były kiedyś czasy, że miałem z tym problemy. No tutaj fakt, że potrąciłem prawie jeden pachołek, ale no bez przesady. Tak, ten nasz znajomy skok. Nie, nie spadłem. Nie spadłem tym razem. Na szczęście tu mamy wszystko już pozaliczane, a jednakże po misji, w której likwidowaliśmy Diaza, pojawia się tutaj Chopper. Mówiłem wam o wyzwaniach właśnie związanych z helikopterami Sparrow. I to jest kolejne z nich. Wyzwanie w Ocean Beach. Dzisiaj zaliczymy wszystkie te misje z Sparrowem. Zostały nam 3, ponieważ w małym Haiti już zaliczyliśmy takie zadanie. Niczym się ono nie różni, po prostu przelatujemy przez checkpointy. Strategia również się ani trochę nie różni. Przynajmniej możemy sobie popodziwiać widoki. Ojejku. Przelatujemy nad naszym hotelem, w którym zaczynaliśmy naszą przygodę w tym mieście. Wow, wyzwanie Concrazy, tak się nazywa to wyzwanie na dachu centrum handlowego. Myślę sobie, a może będę musiał to powtórzyć. Fakt, byłem blisko potrącenia tego jednego pachołka, ale jak się okazuje, wystarczy tylko powoluteńku podjechać do punktu kontrolnego i nie trzeba robić żadnych tam wymyślnych slalomów. Najlepiej również... O, tutaj trochę wycofam. Najlepiej również zaliczyć te dwa punkty kontrolne znajdujące się obok siebie, ponieważ wtedy gra nam da praktycznie 20 sekund. Które nam się nieodzownie przydadzą. Więc myślę, że te dwa pierwsze checkpointy to jest rzecz obowiązkowa w tym wypadku. Oj, tutaj trochę zaszarżowałem. To nic. Przelatujemy koło naszej następnej kryjówki. Tutaj znajduje się klub Pole Position, klub stripteaserski, do którego odwodziliśmy Mercedes. Nie wiem, czy Mercedes, czy Mercedes mówić. Nie mam pojęcia, co za różnica, ona już chyba nigdy w grze się nie pojawi. Myślę, że tamte misje w studiu pornograficznym i misje dla Lovefist to były właśnie jedyne przypadki, kiedy się pojawiała. Okej, praktycznie się zawróciliśmy.
Brać motorek? Wezmę motorek. $100 oczywiście za zaliczenie trasy. Dziękuję, dobranoc. Na terenie tej wyspy znajduje się... Ojej. Na terenie tej wyspy znajduje się jeszcze jeden helikopterek. I jest to w Vice Point. Za chwilę tam pojedziemy. Jest to miejsce, które również odwiedzaliśmy. Obok zbieraliśmy ukryte paczki. Jest to alejka, w której można znaleźć również gwiazdkę policyjną. I później jeszcze jeden helikopter znajduje się w centrum. Tam również pojedziemy. Tam również pojedziemy, aby zaliczyć później ostatnie wyzwanie na stadionie. Albo może nie. Ostatnie wyzwanie na stadionie zostawmy na inny dzień. Dzisiaj zaliczymy za to ostatnie wyzwanie z zdalnie sterowanymi zabaweczkami. Widzieliśmy van Top Fun na lotnisku. Teraz tam pójdziemy. Znaczy później, najpierw helikoptery. First things first. Oczywiście kasę zawsze biorę. Okej, to będzie mniej więcej tutaj. Lecimy tutaj. W tą uliczkę i szukamy śmigłowca, który powinien się znajdować na którymś z pól. No to i on. Sparrow numer 3. Ich właśnie tutaj wcześniej nie było. One pojawiają się dopiero w momencie, kiedy zabijamy Diaza. Po misji wymazywanie lub drop out w wersji oryginalnej. Punkt kontrolny Vice Point. Na tej komendzie policyjnej będziemy mogli zabrać sobie wóz należący do SWAT. Ale mnie on akurat nie interesuje. Mam czołg! Mam potężniejsze zabawki policyjne. I tego akurat nie bardzo potrzebuję. O, dużo przestrzeni, to mi się podoba. Okej, następny motor... Jednak teraz motorek będziemy musieli porzucić. Zważywszy na to, że... Na downtown... A nie, nie będziemy musieli koniecznie porzucać naszego motorka. Wow, drugą stronę. Fakt, helikopter w downtown znajduje się na dachu, ale nie sądzę, że będzie się tam trzeba dostawać drugim helikopterem. Ten helikopter będzie się znajdował obok windy, która była nam potrzebna do zaliczenia ostatniej misji w studiu filmowym. W ogóle o tym nie wspominałem, ale w dziwny sposób przetłumaczyli nazwę tej właśnie misji z reflektorem. Ponieważ jak do tej pory każda z misji w studiu filmowym była podtekstem seksualnym i G Spotlight w wersji oryginalnej również było takim podtekstem. Wiecie, punkt G i tak dalej, ho 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 ho. Nie pamiętam już jak przetłumaczono na polską wersję, ale wolę nie pamiętać. Chyba po prostu reflektor czy coś takiego. Mogliby coś wykombinować, nie musieliby tłumaczyć tego dosłownie, byleby to był właśnie jakiś podtekst. Żeby zachować troszkę humoru, jaki zaoferował nam Rockstar w wersji oryginalnej. No jaki jest sens tłumaczenia, jeżeli pomijamy połowę smaczków? No niestety duża część tłumaczeń ma taki problem. W piękny sposób kończymy to wyzwanie na dachu naszego apartamentu. Nasz motorek został. Wiem, że helikopter się pojawił. I drugi motorek również jest. 5 dyszek dla dobrego obywatela, ale już nie zdąży. Trudno. Jedziemy do centrum. A więc, żeby tam trafić, lecimy tutaj. Tutaj znajduje się nasza kryjówka i bar Bakera. Tutaj znajdują się te nasze znajome schody. Drapujemy się po nich. No i właśnie tutaj pojawia się helikopter. Zastanawia mnie coś.
Studio filmowe kupiliśmy po tym, jak zabiliśmy Diaza, jednakże tego helikoptera nie było. A więc w którym momencie one się pojawiały? Czyżbym znowu otrzymał błędne informacje? Ogólnie poradniki do tej gry są często bardzo, bardzo sprzeczne. Szczególnie w naszym języku ojczystym z jakiegoś powodu. Więc nie wiem konkretnie, kiedy się pojawiły te helikoptery. Może po prostu ich tutaj nie było, kiedy... kiedy wykonywaliśmy misję. To bardzo prawdopodobne. I to by miało sens, ponieważ wydaje mi się, że paczkę na tym, w tym budynku koło windy zbieraliśmy jeszcze przed tym, jak zabiliśmy Diaza. Tutaj jest z kolei mało miejsca pomiędzy tymi wszystkimi wysokimi budynkami. Ale powinniśmy sobie dać radę bez większych problemów. Degenatron. Interesująca nazwa na, jak na grę. Ojejku. Mamy wlecieć aż tutaj? Dlaczego? Nie żeby to było jakieś tam trudne, ale... Teraz tutaj to jest chyba lądowisko, przy którym mieliśmy okazję znaleźć paczkę. Według mnie o to nie zahaczyłem, ale no dobra. Śmigło jest chyba bardzo wrażliwe. Teraz wlatujemy w budynek. Właśnie ciekawe. Wiem, że to jest na potrzeby misji i tak dalej, ale kto buduje budynki w taki sposób? Bynajmniej interesująca architektura. Tam znajduje się właśnie jedno okno, z którego wyskakiwaliśmy w trakcie misji z reflektorem. Wydaje mi się, że już teraz się zawracamy. Jesteśmy nad komendą. Zostały nam jeszcze dwa checkpointy. A więc myk, przycięcie, myk, 100 i mamy zaliczone. I znowu pytanie, wracać się po motorek? Nie będę się wracał po motorek tym razem. Wydaje mi się, że będzie po prostu szybciej, jeżeli polecimy na teren lotniska. Między lotniskiem a portem znajdował się ten wóz Top Fun. Błąd. Popełniłem błąd. Powinienem wrócić po ten motorek, ponieważ później mam zamiar zebrać kolejne paczki. Ostatnie 10 paczek w Vice City. A helikopterem raczej mi się to nie będzie udawać, chociaż jest chyba jedno miejsce, do którego będę się dostawał tylko i wyłącznie helikopterem. Okej, kierujemy się teraz bardziej w stronę terminalu lotniczego. Tuż koło płyty lotniska znajduje się Van Top Fun. Proszę bardzo, tam jeszcze jakieś samochody na lotnisku? Takie zwyczajne samochody w sensie? To się raczej nie powinno zdarzać. Okej, ostatnie wyzwanie z naszymi zdalnie sterowanymi zabaweczkami to będzie... Model pick-upa? To się chyba nie powinno tak tłumaczyć. Jest to właśnie ten sam typ samolocika, jaki dał dla nas... Helikopterka, jaki dał dla nas Avery Carrington. Jednakże ten jest zielony. Dokładnie taki sam wygląd jak ta zabaweczka znajdująca się w willi Vercettiego. I ta zabaweczka jest dużo bardziej wrażliwa na ruchy. Wręcz niezwykle wrażliwa na ruchy w porównaniu do tamtej czerwonej wersji. Więc trzeba się z nią obchodzić jak z jajkiem. Naprawdę. Bardzo łatwo ją zniszczyć. A więc to wyzwanie będzie trwało pewnie wieki. Będziemy musieli przelecieć się po płycie lotniska i zaliczyć wszystkie 20 punktów kontrolnych. Nie ma żadnego limitu czasowego.
Możemy to robić tyle, ile nam się żywnie zażyczy. Tam sobie wylądował samolot. Miło. Kurde, jak się skubaniec nachyla. Z tego co pamiętam, właśnie bardzo łatwo jest doprowadzić ten helikopterek do stanu, gdzie zaczyna dymić. Dobra. W dodatku lotnisko jest duże. Oczywiście, że jest. Dlatego to może trochę zająć. Okej, a więc lecimy tutaj, na tą na te wielkie pustkowie. I pomiędzy tymi betonowymi rampami zbiorę kolejny checkpoint. Następny znajduje się pomiędzy hangarami. 20% już za nami. To dobra wiadomość. I samolot zaczyna startować. Znowu pomiędzy betonowymi rampami. Znowu. Znajduje się dużo takich punktów na lotnisku, gdzie będziemy musieli wykonywać unikalne skoki. Jeden w szczególności będzie nam sprawiał problemy. Już teraz to wiem. Ale dzisiaj unikalnych skoków nie będziemy dokańczać. To zostawiamy jeszcze troszkę na później. Teraz po prostu się ze mną droczycie. Chyba nie będzie robiło różnicy, czy przelecę w tył, czy w przód. Dobra. Wylatuję stąd. I lecimy. Ten chyba nie będzie się znajdował w hangarze, a obok niego, pomiędzy tym małym budynkiem, a tym hangarem. Natomiast ten będzie się znajdował wysoko, wysoko, wysoko. O, właśnie tutaj. Dobra, idzie nieźle. Jednak to dopiero połowa. A robimy już to 3 minuty, 4 prawie minuty. Niezła rzecz, nie ma co. Czy mieliśmy samochodzik? Mieliśmy taki śmigłowiec. Znaczy mieliśmy samolocik i teraz mamy śmigłowiec. Logicznie. Jak wszystko, to wszystko. Zastanawiam się tylko, czy nie miało być również misji z samochodzikami. Bo wiecie, była misja z takim helikopterkiem, była misja z samolocikami, ale misji z samochodzikami nie było. I gdzie ona się mogła podziać? Zostało jeszcze 8, a nasz helikopterek jest jeszcze w całkiem dobrym stanie, więc jestem dobrej myśli. Ktoś tam coś mówi, ale nie ma sensu zwracać na to uwagi. Okej, znowu w miejsce kat. Bardzo łatwo tutaj się o coś obić, ale mi się jakoś udało. Lecimy dalej. Zostało jeszcze 6 punktów kontrolnych. O Boże, znowu coś się stało z tym dziadostwem. Może to przez kamerę, która zaczęła się gwałtownie zmieniać. Właśnie Infernus na lotnisku to jest dosyć dziwaczne. Z tego co pamiętam, to jeżdżą tutaj takie duże busy, które były widoczne jak lądowaliśmy. Oraz dostawczaki, nic więcej. Dostawczaki w sensie, wiecie, takie samochodziki z bagażem. Następny checkpoint pewnie będzie przy tej reklamie surfera. Zostało ich jeszcze 5.
Tutaj jest w ogóle shotgun. Nie zwracałem na niego uwagi. Pach, 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 pach. Co dalej, co dalej? Wydaje się, że już wracamy do miejsca, z którego zaczynaliśmy. Tutaj jest miejsce, gdzie stacjonuje policja transportowa. Dobra, jeszcze trzy. Na szczęście nasza maszynka nie dymi. Więc wygląda na to, że zakończymy to bez szwanku. Nie pamiętam, żebym musiał powtarzać kiedykolwiek tę misję. O zgrozo. Żebym musiał to zrobić jeszcze raz. Okej, okej. Dobra. To będzie przedostatni. Tutaj znajduje się również paczucha, do której będziemy się dostawać. Okej. I następny będzie się znajdował pomiędzy skrzynkami. Pomiędzy kontenerami, a więc lecę tędy. Ostrożnie. I szukamy go. Gdzieś powinien być tutaj. O, oto i on. No i proszę, stówa dla nas. Skromna. Mój helikopter zniknął, niestety, więc będę musiał jednak pójść po jakiś tam pojazd. Albo mogę w sumie równie dobrze wkroczyć na płytę lotniska. Tylko, że to będzie trwało wieki w takim wypadku. Top Fan też zdąży już zniknąć. Więc oklaski, oklaski. Zawsze czuję się samotny, kiedy tak sobie chodzę wokoło cisza na tak wielkiej przestrzeni. Okej, pożyczę sobie ten tir, który ma na sobie rampę. Powinna okazać się dosyć pomocna. Przyjadę? Przejadę, spokojnie. Co mam nie przejechać? Dobra. Pytanie, czy to jest ten samolot, czy to jest samolot obok? Myślę, że to będzie samolot obok. Przy tym pasie startowym stoi właśnie kilka samolotów. I na jednym z tych samolotów znajduje się paczka. Ja podstawię sobie w taki oto sposób rampę, po której wbiegnę i zabiorę paczkę. Jeżeli mógłbym wskoczyć... Okej, to inaczej. To inaczej, zróbmy to. Nie będę musiał skakać z tego miejsca. Będę skakał z tego miejsca, jeżeli tam wskoczę. Zaraz się przekonamy. Jeżeli nie, to użyję jakiegoś pojazdu. Nikt mnie nie powstrzyma. Zwłaszcza super szybko biegający Tommy. Ani kamizelka, która... dodaje punkty przez tak małe skoki. O tak, robimy to. Oto jest moja konstrukcja. Szlak. Oto jest moja konstrukcja, która zaniesie nas prosto do wiktorii. Oto i jestem. Niech cię szlak! Do wiktorii powiadam! Proszę bardzo, jesteśmy tutaj, jesteśmy tutaj. Straciłeś kamizelkę przez takie coś? Nieważne, paczka numer 93 jest już w naszych rękach. To nie koniec, ponieważ pod tym samym samolotem znajduje się od razu paczka numer 94. Zabiorę cię ze sobą. O, nieważne. Nie szkodzi, jadę dalej. To samolot! Witamy w Vice City. Obiecuję, że będziecie się tutaj bawić przednio. O, jestem pewien, że tak. Do tych odrzutowców niestety, ale nie mogę wsiąść. Nie ma tutaj żadnych takich samolotów, do których można wsiadać. Pod skrzydłem samolotu znajduje się paczka numer 95. To już finałowe 5 paczek. Nie pytajcie. Okej. Bez motorka nie chciałem się nigdzie ruszyć, ponieważ następna paczka znajduje się na tym hangarze, a więc aby się do niej dostać,
Zrobię taki nawrót i szybciutko tutaj skoczę. Proszę bardzo. Paczka numer 96. Pozostało tylko 4. Jedna była już przez nas widziana. Na tym oto lądowisku dla helikopterów. Proszę bardzo, paczka numer 97. Pozostały jeszcze 3. Okej, dostanie się do następnej może być dosyć trudne. Jesteśmy obecnie tutaj, natomiast paczka jest mniej więcej gdzieś tutaj. Czyli jedziemy w tym kierunku. Tylko ostrożnie, bo tutaj już zaczyna się wybrzeże. Okej, to jest ta wyskocznia. Będzie trzeba odpowiednio się rozpędzić i nie wywalić się po drodze. Pa, 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 pa. O nie! O nie, senior. Okej, to działa. Problem teraz zaczyna się. Dobra, oleję to. Będzie szybciej, jeżeli dostanę się na dach helikopterem. Tymczasem zostaje tutaj jeszcze jedna paczka, na którymś z tych tuneli. Wygląda na to, że na tym. Tuneli dla pasażerów. Podstawię sobie ponownie ciężarówkę. I w jakiś sposób spróbuję tam wbić. Czy będę mógł wbić tak po prostu? Prawie. Prawie, ale niewystarczająco. O, okej, udało się. Jesteśmy tutaj, gdzie musimy być. Po to, aby zebrać kolejną paczuszkę, która znajduje się właśnie tutaj. Jest to paczka numer 98, co oznacza, że zostały tylko 2. I są to paczki, które zbiorę za pomocą helikoptera, a więc muszę jechać aż na swoją posiadłość. Wiecie, że kiedy mówiłem, że muszę wjechać na swoją siedzibę, to mówiłem, że dosłownie muszę wjechać na swoją siedzibę. Kurde, trzeba się jakoś dostać na dach, nie? Chyba nie zamierzacie, kurde... Nie oczekujecie ode mnie, że będę się tam dostawał za pomocą siły swoich własnych nóg. Nieważne. Zebraliśmy już paczkę na jednym z tych statków, które stoją zacumowane w porcie. Teraz musimy wejść na drugi z nich. To nie ten, chodzi o ten, bo ten ma kładkę z tego co widziałem, natomiast ten nie ma kładki. Musimy się dostać na ten statek za pomocą helikoptera, nie ma żadnej innej możliwości. I już widzę naszą upragnioną przedostatnią paczkę. Myk. I ostatnia, setna już paczka, która zagwarantuje nam 100 tysięcy dolarów oraz dostęp do ostatniego bonusu, znajduje się na pobliskim dachu. Próbowałem najpierw tam przeskoczyć, ale wszyscy wiemy, jak to mi się udało. Jest to mniej więcej gdzieś tutaj. Jest to na pewno ten dach. Pytanie, gdzie konkretnie się ona znajduje. Oto i ona! A oto mała nagroda. 100 tysięcy dolarów. Oraz Hunter, który jest od teraz dostępny w koszarach. Hunter jest to śmigłowiec bojowy, który był przez nas widziany w ostatniej misji dla pułkownika Corteza. Jest to ten śmigłowiec, który ma w sobie działko automatyczne, działko strzelnicze. I tym helikopterem się za jakiś czas troszkę pobawimy, ale nie dzisiaj. Dzisiaj wracam na swoją wyspę. Znaczy nie na swoją wyspę, tylko na dach swojej siedziby. Na wyspie Starfish. Ponieważ dzisiaj została nam już tylko jedna rzecz do zrobienia. W końcu, po tylu perypetiach, mamy zebrane wszystkie ukryte paczki w GTA Vice City. Ze zbieractwa pozostały nam tylko dwie rzeczy. I jest to... są to wszystkie rozwałki oraz wszystkie unikalne skoki. Jeżeli chodzi o zadania poboczne, to
również praktycznie rzecz biorąc jesteśmy na finiszu. Jeżeli chodzi o siedziby i o nieruchomości, to zostało nam jeszcze parę do zakupienia. Ale możemy już tak naprawdę przypuszczać, możemy tak naprawdę wyrażać się w, mniej więcej tak, że nasz let's play i nasz postęp w 100% znajduje się również już na finiszu. A więc, krótko mówiąc, wkraczamy już powoli, ale jednak pewnie w fazę końcową Grand Theft Auto Vice City. Dobrze, że nie przejechałem tego policjanta. Okej, okay. Na dzisiaj pozostała nam tylko misja lodzialni Cherry Popper. A więc wsiadamy do pana Whoopi. Tak, 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 rozprowadzamy narkotyki, bla, 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 nienawidzi dzieci, mimo tego, że pytacie, czy byłeś kiedyś dzieckiem? Tak, a więc go od razu nienawidzi, więc nienawidzi w sumie każdego człowieka na tym świecie. Okej, okay, muszę się trzymać z dala od terytoriów gangów, ponieważ tam będą mnie ścigać, jeżeli będę sprzedawał. Nawet chyba jeżeli bym sprzedawał lody, to by się na mnie wściekli. A nie chcę, żeby do mnie podchodzili, strzelali do mnie i żeby wywlekali mnie z samochodu, ponieważ jest to jedna z tych misji, które należy robić w jednym podejściu. Żeby zaliczyć misję dla lodziarni, musimy sprzedać przynajmniej 50 lodów. No dobra, tu nie ma żadnych gangów, więc zacznijmy sprzedaż. Nie ma tu żadnych klientów. A ja widzę jedną. I ta muzyka, która wryje mi się w głowę po pewnym czasie. Okej. Po pewnym czasie zacznie nas ścigać policja, bo się zorientuje, że coś tutaj jest nie tak, jakimś cudem. Po prostu, jeżeli dostaniemy tą jedną gwiazdkę, to od razu jedźmy w inne miejsce. Po prostu krążmy po okolicy, dopóki się nie uspokoi. Nie ryzykujmy po prostu stanie w miejscu i aresztowanie. Okej, okay, już nas gonią, więc tutaj jest jeden policjant, więc po prostu sobie jadę. Potrwa to trochę dłużej, ponieważ możliwe, że policja zacznie nas ścigać w chwili, gdy dokonujemy transakcji. Mi akurat na czasie szczególnie nie zależy. Zależy mi na tym, żeby zaliczyć to po prostu za pierwszym podejściem. A więc sobie pojeżdżę tu i tam. Będę się kierował taką samą trasą, jaką przebiegał jeden z wyścigów w Sunshine Autos. Czyli będę krążył wokół tych dzielnic z hotelami. I będę czekał, aż po prostu będą podchodzić do mnie klienci. Za każdego loda sprzedanego oczywiście dostajemy troszeczkę mamony, aczkolwiek niedużo. Nie, niestety, przepraszam panią, ale muszę już jechać. I będę to robił, dopóki nie dobiję 50 transakcji. Banalna misja jak dla mnie. Dobra, idzie ostatni klient. Zapraszam na lody, jakie pan sobie życzy. Okej, okay, mamy już 50. Nie musimy wracać, ale ja już wolę wrócić. Albo może po prostu wrócę do swojej posiadłości. Tam zakończymy, albo pojedziemy może w pobliże miejsca, które będzie nam potrzebne w następnych częściach, ponieważ to już była ostatnia rzecz, którą zaplanowałem na dziś. Dużo misji właśnie, jak wspominałem, z pojazdami. Chciałem już dzisiaj zaliczyć wszystkie te zadania poboczne, te 100-dolarowe, można powiedzieć. I tak naprawdę zostały nam jeszcze te rzeczy do zbierania. Oraz zadanie na stadionie. Poza tym będziemy mogli się skoncentrować już tylko i wyłącznie na naszych posiadłościach. Lecimy tutaj mniej więcej. Parkujemy i wysiadamy. I w ten oto sposób wątek z lodami zostaje zakończony. Wątek z lodami. Fabryka lodów będzie teraz przynosić dochód sięgający 3000 dolarów dziennie. Bardzo ładnie. Zwłaszcza, że jest to miejsce, które często odwiedzam. 5 dyszek dla dobrego obywatela. Możesz ty. Będziesz skakał? Będziesz jeszcze skakał? A, mam dwie dyszki dla... dwie!
Pięć dyszek. Dwa razy pięć dyszek dla dobrego obywatela. Okej, okay, tu jest klub. Pole position. I chcę ten klub już teraz zakupić. Aczkolwiek misję z nim powiązaną będziemy robić w następnym odcinku. Kosztuje on tylko 30 tysięcy. Niezbyt dużo. Pięć dyszek! Tam poszło! Nie! No nie, zniknął. Dobra, nieważne. Klub pole position jest kupiony, możemy sobie do niego wejść. Ale jak wspominałem, to w następnym odcinku Grand Theft Auto Vice City. Na dzisiaj to już będzie wszystko, żegnam się z wami. Mamy już 554 tysiące! Przekroczyliśmy już tą magiczną barierę pół miliona. Striver City go zaznaczony do sklepu Color and Cuffs w Ocean Beach. Fajnie. Okej, okay, tak więc żegnam się z wami i na razie, pa pa.